Centrum Maszyn Komunalnych, Rolniczych i Leśnych zaprasza do odwiedzania swojego punktu sprzedaży przy ulicy Harcerskiej 1 w Szczecinku. W asortymencie sklepu znaleźć można ciągniki, przyczepy, ładowarki, pługi, odśnieżarki, równarki, sprzęt leśny oraz wiele innych produktów stworzonych w celu poprawy komfortu i skuteczności Państwa pracy. Pragnę Państwu zaprezentować ciągnik Kioti. Jest to model RX7320. Jest to ciągnik o łącznej mocy 74 koni mechanicznych. Czyli jest to silnik czterocylindrowy już na bezpośrednim wtrysku Common Rail'i o łącznej pojemności 2500 cm3. Może także służyć ten ciągnik w różnych pracach wykorzystywanych w gminach chociażby. Może ten ciągnik służyć także tutaj, jeżeli już o gospodarstwa rolne, w jakichś mniejszych pracach. W standardzie tutaj mamy w wyposażeniu klimatyzację, jest regulacja WOM-u z kabiny, czyli operator wówczas bez obciążenia dodatkowego silnika może regulować prędkością WOM-u. Główną zaletą jest przedni ładowacz, który mamy tutaj w standardzie akurat łącznie z tym ciągnikiem za łączną kwotę 99 tysięcy netto. To jest duży atut, gdyż sam przedni ładowacz kosztuje bagatela niecałe 20 tysięcy złotych netto. Oferowany sprzęt charakteryzuje się wyjątkową jakością, konstrukcją i wydajnością. Sprzęt przeznaczony do ciężkiej pracy w małych, średnich i dużych gospodarstwach. Chcielibyśmy Państwu zaoferować ciągnik w zabudowie leśnej firmy McCornick, który stoi za nami. Zabudowa leśna stworzona jest przez firmę Spawmet. Posiada certyfikat CE, czyli certyfikat europejski spełniający wszystkie normy. Jeżeli chodzi o ciągnik McCornick, McCornick wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Wszystkie komponenty do McCornicka produkowane są w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o model, który stoi za nami, jest to 74-konny, w pełni mechaniczny ciągnik, stworzony do prac leśnych z racji wąskich wymiarów, małych gabarytów. Kolejnym modelem McCornicka jest model X7. X7 jest to najnowsze dziecko McCornicka. Argumenty mówiące za tym ciągnikiem: podgrzewane lusterka, wentylowany fotel, ergonomiczny podłokietnik, z którego sterujemy wszystkimi funkcjami ciągnika. Wyposażony jest również w lodówkę, w pełni wyposażone radio łącznie z podłączeniem Bluetooth. Model XA7, przy którym stoimy, posiada 149 koni mechanicznych w silniku Iveco. Doświadczeni doradcy przygotują i przedstawią oferty, które z pewnością spełnią oczekiwania klientów.